Siemanko, dzisiaj chciałem wam pokazać, będę rozpoławiał silnik od Mińska, tak żeby tu nie narozrabiać i niczego nie uszkodzić. No wiadomo, albo może i nie, że jak się młotkiem w te wał wali, to jest duże prawdopodobieństwo, że się coś uszkodzi. A takie wypychanie, to taki wypychacz sobie zmajstrowałem. Z tej strony powinno się z drugiej, ale akurat tak wyszło, że z tamtej nie mogę. Już nie pamiętam czego, ale no coś mi tam nie pozwalało. No i co? I będziemy próbować. Grzeję sobie to jeszcze opalareczką, żeby mi się to ładnie to aluminium rozszerzyło, żeby mi łożysko wyszło elegancko, żeby tych gniazd na łożyska nie porozbijać. No dobra, ciepłe to jest, będziemy próbować. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, trochę damy. No, zaczął mi się rozchodzić. Tu już trochę widać szczelinkę. I co? No i trzeba mu to trochę pomagać, bo o tak o drewienkiem albo jakąś młotkiem gumowym stukać, bo uszczelka też go trzyma przez te wszystkie lata. Nie mam takiego imbusa wielkiego. Tym małym to tak trochę ciężko. Kluczykiem. Ale zobaczymy. No, rozchodzi się elegancko. Elegancko. Milimetr po milimetrze się rozchodzi. Widzicie to? Mamy go. Czy wy to widzicie? Ha. Siala! Dostaliśmy się elegancko. Dobra. Co tu mamy? No co mamy? Korba stanęła. Wał do roboty. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.